5 sierpnia to ostatni termin rokowań z Rosją. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego. Kanał, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 21 lipca 1939, a więc dokładnie 83 lata temu. Oto nowoczesne fortyfikacje francuskie stanowiące mur obronny naszej sojuszniczki. Mowa o najpotężniejszej fortyfikacji nowych czasów, znanej pod nazwą Linia Maginot. Prace prowadzone spokojnie i metodycznie dały Francji już w 1935 roku potężną linię ochronną, stworzoną przez ciągłą ogniową linię snującą się wzdłuż granic najbardziej wystawionych na niebezpieczeństwo, wzmacnianą wielkimi budowlami, w których garnizon, żyjący normalnie w lokalach podziemnych, posiadający wszelki komfort, może działać w najlepszych warunkach i tak długo jak trzeba. Konstrukcja bloków betonowych wymagała masy betonu fortyfikacyjnego, którego objętość wynosi 3/4 objętości największej piramidy egipskiej. Galerie podziemne mają tę samą długość co metro paryskie, którego konstrukcja trwa już od 40 lat. Ciężar ogólny stali użytej tylko na opancerzanie jest większy od 6-krotnego ciężaru wieży Eiffla. 5 sierpnia to ostatni termin rokowań z Rosją. Anglicy dłużej rozmawiać nie będą. Na środowym posiedzeniu gabinetu brytyjskiego, które trwało 7 kwadransów, miano rozpatrywać ewentualność niedojścia do skutku porozumienia z Rosją. W zagranicznych kołach dyplomatycznych mówiono dziś, że jeżeli do dnia 5 sierpnia nie będzie osiągnięte porozumienie, premier przerwie rokowania z Rosją. Potrzeba jeszcze 55 milionów drzew na zadrzewienie dróg w Polsce. Na ogólną długość dróg bitych i gruntowych w Polsce, wynoszącą 320 tysięcy kilometrów, zadrzewionych jest obecnie 61 tysięcy kilometrów. Aby zadrzewić te olbrzymie ilości kilometrów, potrzeba, jak ostatnio obliczono, 51 milionów drzew. A teraz czas na retroreklamę. Krem Ultrasol. Przy sportach niezrównany dla cery i rąk. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19:00. Pozdrawiam!